Kamera. Akcja. Czuję się bardziej, jakbym promowała pomadkę, a nie życie święte. W zdarzeniu popularyzację życia świętego. Nieważne. Hejka! Dawno już nie nagrywałam. Nie wiem, czy Wam to robi jakąkolwiek różnicę, bo gdzieś tam jakieś treści wrzucałam na kanał, ale dawno już nie, tak nie siedziałam sobie w pokoju, gdzieś tam z przygotowaniem jakichś materiałów. Dobra, do rzeczy. W Wielkim Poście zapowiadałam, że zrobię odcinek o tym rozróżnieniu na beatyfikację, kanonizację, jak wygląda ten proces i oto jest. Tada! Jest to też pierwszy odcinek z nowej serii Święty na miesiąc, albo jeszcze nie wiem jak nazwę tę serię, gdzie będę przybliżała gdzieś tam postaci świętych, których wspomnienie będzie obchodzone w danym miesiącu. I już się nie mogę doczekać lipca. Ciekawe, kto zgadnie, który z moich ulubionych świętych ma wspomnienie właśnie w lipcu. Jest to konkurs bez nagród. Okej, krótki rys historyczny. Jak już wiemy, pierwszym świętym ogłoszonym przez samego Jezusa był Dobry Łotr, z którym Jezus spotkał się na krzyżu. Pierwsze 4 wieki chrześcijaństwa to był kult męczenników i pierwszym męczennikiem, którego historia męczeństwa została opisana w Dziejach Apostolskich, był święty Szczepan. Później, kiedy prześladowania ustały, zaczęto czcić wyznawców. Wyznawcy, czyli osoby, które w heroiczny sposób praktykowały to, czym żył Jezus i pociągały za sobą innych. I właśnie o to chodzi w świętości, żeby żyć tak święcie, żeby inni byli zachęceni do tego, żeby żyć jak święci. Przez pierwszych 1000 lat chrześcijaństwa nie istniało nic takiego jak proces kanonizacyjny. Pierwszy ogłoszony święty przez Kościół jest biskup Ulrich z Augsburga, w 993 roku. Do połowy XII wieku wystarczyło jedynie orzeczenie biskupów lokalnych o tym, że ktoś jest ogłoszony świętym. Później ta władza przechodzi do Rzymu, do Watykanu i od papieża Urbana VIII jest rozróżnienie na procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne. W tym momencie musi minąć 5 lat od śmierci osoby, która umiera w opinii świętości, przy czym określenie opinii świętości jest bardzo ważne i konieczne do tego, żeby w ogóle można było wszcząć taki proces. I to 5 lat ma wyciszyć emocje, które towarzyszą śmierci takiej osoby, która umiera w opinii świętości, ale też tak umocnić, scementować pewność, że taka osoba żyła święcie. Ale nie może upłynąć więcej niż 30 lat od śmierci kandydata na ołtarze, chyba że wystąpiły jakieś trudności, kataklizmy, wojny albo utrudniony kontakt ze stolicą apostolską. Wtedy przypuszczam, że Watykan rozpatruje taką sprawę indywidualnie. Papież Benedykt XIV w swoim dziele o beatyfikacji sług bożych i kanonizacji błogosławionych wylicza 7 cnót, cech cnót, do których należą wiara, nadzieja, miłość oraz roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. I cnoty, które muszą być, które musi wykazywać osoba, kandydat na ołtarze, są następujące. Chrześcijańskie, więc nie tylko laickie, heroiczne, wybitne, przejawiające się w konkretnych okolicznościach życia, praktykowane przez dłuższy czas, obejmujące całość życia duchowego, praktykowane ochotnie, natychmiast i z umiłowaniem. Nie wszystkie one muszą być spełnione w tym samym stopniu. Jak tak czytam o tym, to myślę sobie, że mam całkiem sporą drogę do tego, żeby umożliwić Jezusowi, żeby zrobił mnie świętą. Ale na szczęście On sam powiedział, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Panie Jezu! Od 17 stycznia 2015 roku Guido Schaeffera możemy nazywać sługą Bożym. Kim był ten człowiek? Lekarzem, seminarzystą, wolontariuszem, który opatrywał rany ubogich bezdomnych i windsurferem. Właśnie podczas oddawania się swojej pasji w 2009 roku na jednej z plaż w Rio de Janeiro Guido Schaeffer traci życie doczesne, przyjmując wieczne. I już wkrótce po jego śmierci dochodzą głosy, że za jego wstawiennictwem, za jego przyczyną dochodzi do cudu. O Guido dowiedziałam się z książki Szymona Hołowni, gdzie w ten sposób opisuje super
jego postawę. Największym cudem, jakiego udało mu się dokonać, Guido, jest bez wątpienia przypomnienie, że komuś, kto wierzy, wszystko służy do zbawienia. Człowiek spójny, rozwijając się fizycznie czy emocjonalnie, rozwija się też duchowo. A paszą dla świętości może być pielęgnowanie tego, co się lubi, a nie tylko szukanie tego, czego normalnie chciałoby się, od czego normalnie chciałoby się uciekać. I przypomina mi się zdanie innego świętego, świętego Hieronima, który mówi, że chwałą Pana jest człowiek żyjący w pełni. Trzy etapy. Diecezjalny, rzymski i opiniowanie papieża. Wiemy, że jest osoba, która umiera w opinii świętości, ale musi jeszcze się znaleźć ktoś taki, postulator, kto wniesie, kto rozpocznie proces beatyfikacyjny. I to może być osoba świecka, może być to biskup, może być to kapłan, może być to zgromadzenie, może być to Instytut Życia Konsekrowanego. Ważne jest to, żeby ta osoba, bądź to zgromadzenie, grupa osób, ponosili odpowiedzialność moralną i materialną za prowadzenie procesu beatyfikacyjnego. Kiedy Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydaje zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, automatycznie osoba zostaje wyniesiona do rangi sługi Bożego. I na szczeblu diecezjalnym zostaje wyznaczony promotor i notariusz. Są to osoby, które gromadzą dokumentację, przesłuchują świadków, badają pisma kandydata na ołtarze. Promotorem może zostać kapłan, może też zostać osoba świecka, może nim być kobieta. Wystarczy, że ma poziom eksperta w dziedzinie historii, teologii, prawa kanonicznego, takie tam drobiazgi. A i przebiegu spraw kanonizacyjnych. A świadkowie, którzy są przesłuchiwani w sprawie takiej osoby, w sprawie kandydata na ołtarze, nie zawsze muszą być związane z Kościołem, muszą być wiarygodne. Bo nie chodzi o to, żeby opiniowały o czyjejś świętości, tylko żeby dawały świadectwo na temat życia takiej osoby. Zestaw pytań dotyczących życia osoby kandydata na ołtarze jest przesyłany z Rzymu, później opracowywane, następuje cała seria pytań, przesłuchań, świadków, badań i te efekty, przypuszczam, że wielomiesięczne, może wieloletnie, pracy promotora i notariusza zostają przetłumaczone na włoski i odsyłane z powrotem do Rzymu. To było dla mnie w jakiś sposób zaskakujące, a może zupełnie oczywiste, że jest przeszukiwane i badane dokładnie mieszkanie kandydata na ołtarze i odwiedzany jego grób, po to też, żeby nie dopuścić do kultu publicznego, przedwczesnego kultu publicznego takiej osoby. Co było dla mnie dużym zaskoczeniem, że oprócz komisji lekarskich, przypuszczam w przypadku cudu, kiedy dochodzi do jakiegoś uzdrowienia, są powoływane komisje z eksperckiej dziedziny fizyki, ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to, że z alpinistyki. Kompletnie nie wiem, którego świętego to dotyczyło, chociaż mam pewne podejrzenia, ale może kiedyś się dowiem, w przypadku którego świętego był powoływany ekspert z alpinistyki. Ciekawe, co? Nulla osta. Drugi etap procesu beatyfikacyjnego. Jest to dekret wydany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. Wcale nie jest to proste złożenie słów. Po tym, jak zbada się przebieg życia osoby beatyfikowanej, jej wszystkie pisma, przesłucha się świadków i sprawdzi się jeszcze raz, czy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką osobę ogłosić beatyfikowaną. W efekcie tych prac zostaje podane do publicznej wiadomości informacja o tym, że jest taki ktoś, kto ma szansę zostać beatyfikowanym. Ale czym się różni beatyfikacja od kanonizacji? Beatyfikacja jest to akt papieski, nieostateczny, który zezwala na kult publiczny danej osoby bądź grupy osób, ograniczony lokalnie do miasta, zgromadzenia, państwa, czasem samorzutnie na cały świat. I tak było w przypadku Matki Teresy, w przypadku Jana Pawła II, dlatego że byli znani na całym świecie. Kanonizacja, dokument ostateczny, gdzie papież poleca oddawać cześć takiej osobie, przy czym poleca nie oznacza nakazuje. Trzeci etap to jest opinia papieża. To papież wydaje ostateczną decyzję po zbadaniu wszystkich okoliczności, czy taka osoba może zostać ogłoszona beatyfikowaną, a później świętą. Przy czym, żeby osoba została ogłoszona świętą, za jej wstawiennictwem musi się wydarzyć co najmniej drugi cud. Oczywiście zbadany przez kolejne komisje. Nie trzeba już powtarzać całego procesu beatyfikacyjnego na nowo, dlatego że odpowiednie materiały zostały już zgromadzone. Podsumowując, po co w ogóle beatyfikacja, kanonizacja, po co takie ogłaszanie, po co Kościół się w to bawi? Celem kanonizacji jest oddanie czci Bogu w Trójcy Świętej, umocnienie wiary
popularyzacja życia świętego i zachęta do naśladowania oraz modlitw o wstawiennictwo przed Bogiem. I myślę o tym, o całym tym procesie, że jest to długi, żmudny, skomplikowany, wymagający zaangażowania wielu osób, często ekspertów z różnych dziedzin, na pewno modlitwy, świadectw. Porównuję sobie to do po prostu do życia codziennego, że proces stawania się świętym na tym świecie jest długi i żmudny, że trzeba czasu, cierpliwości, czasem do samego siebie, do innych, że trzeba modlitwy, zaangażowania mojego, innych, wsparcia, czasem pomocy eksperta, wytrwałości. Myślę, że warto, jak to mówią podobno ludzie gór, zapytani o to, po co się wspinają, no bo góry są. Także życzę radosnego wspinu po świętość. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście poproszę o komentarze, lajki, suby. Chyba gdzieś tutaj jest ten subscribe button. I do zobaczenia niedługo. Stay tuned with God. Nulla osta, czyli drugi etap procesu. Przechodzimy.